Cześć, dzień dobry. Tadej Pogaczar zgodnie z przewidywaniami wygrywa Giro d'Italia 2024. Historia zamknięta, historia, która otwiera nowe możliwości dla tego zawodnika i dla kolarstwa jako takiego. Ja nazywam się Marek Więc i regularnie komentuję dla was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Oczywiście Giro d'Italia jest najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie. Każdego maja hmm. No, i pytanie, podobało Wam się, nie podobało Wam się, czy wyścig z jednym dominatorem jest, co więcej, spodziewanym dominatorem, jest tym, co lubicie oglądać, czy raczej właśnie wchodzicie tak ekscytujące wydarzenia jak Tour de France w ostatnich latach, albo może. Pamiętajcie, Giro d'Italia w zeszłym roku rozstrzygnięte tak naprawdę dopiero podczas dramatycznej ostatniej czasówki, gdzie Tomasz źle zmieniał rower, Primoz Roglicz miał awarię i w sumie wygrał cały wyścig bardzo nieznacznie, więc z perspektywy czasu mogłoby się wydawać, że zeszłoroczne Giro było dużo, dużo ciekawsze, a tymczasem, realnie rzecz ujmując, dość mocno na nim się. Nudziliśmy tymczasem w tym sezonie, choć tadej Pogaczar zrobił to, co zapowiedział, to czego się spodziewaliśmy, to co wynikało tak naprawdę z analiz, estymacji, cyfr, analizy listy startowej. Teoretycznie nic nam, nic nas nie zaskoczyło, a mimo to wydaje mi się, że to był ciekawy wyścig sam w sobie, nie tylko jako część szerszej całości i szerszej narracji. Nawiązując tutaj do popkultury, jeśli popatrzymy na wielkie filmowe uniwersa, takie jak MCU, czyli Marvel Cin Cin Cinematic Universe, okay. gdzie mamy no, tak naprawdę kinowy serial. Często krytycy zarzucają poszczególnym filmom, że te nie bronią się jako jeden konkretny film, nabierają sensu dopiero kiedy popatrzymy na nie jako właśnie odcinek serialu. A są też tam jakieś mimo wszystko perełki doceniane nie tylko przez fanów i przez krytykę, które bronią się właśnie jako jeden poszczególny film i nie trzeba do nich znać 20 filmów wcześniej. Bo to Giro Italia niewątpliwie właśnie jest częścią większej narracji, większej całości i większej historii, która jeżeli się wydarzy, a do tego jeszcze długa droga, no będzie powtarzana przez nie przez rok, nie przez dwa, przez kolejne i przywoływana przez kolejne pokolenia komentatorów i fanów kolarstwa. No bo mówimy tutaj o próbie zdobycia nie tylko dubletu, bo Tadej Pogaczar gdzieś w międzyczasie to zapowiedział. Wiem, że jedzie na Tour de France i będzie walczył o żółtą koszulkę, czyli wygranie Giro d'Italia i Tour de France w jednym roku. W ogóle wygranie dwóch wielkich turów w jednym sezonie. Choć Giro z Vuelta, czy Tour z Vuelta, jak się okazuje, da się sensownie połączyć. Giro z tourem od wielu, wielu lat się nie udawało, od nieszczęsnego Marco Antaniego, um, próbował Alberto Contador, pr chciał próbować Iwan Basso, nikomu się to nie udało. Pogaczarowi, no Pogaczar Realnie wygląda na to, że jest Do tego dość blisko, choć to jest Oczywiście dzielenie skóry na niedźwiedziu Ale Pogaczar zapowiedział jedną rzecz W odpowiedzi na Pytanie o trzy wielkie tury Powiedział, że nie, co zresztą ma Duży sens, myślę, że WLT Sobie gdzieś zostawi i będzie próbował Lub skompletuje, bo tutaj W przypadku Pogaczara raczej musimy Mówić o Dokonaniach, a nie planach, więc Vuelte pewnie gdzieś sobie skompletuje i pewnie dość szybko skompletuje wszystkie trzy wielkie tury, w sensie nie w jednym sezonie, tylko w ogóle, co samo w sobie już jest wydarzeniem unikatowym, ale on w tym roku myśli o czymś, co ostatnio wydarzyło się w latach 80., zrobił to Steven Roach czyli Giro. Tur i mistrzostwa świata. Mistrzostwa świata są bardzo sprzyjające dla pogaczar'a w tym roku, ponieważ są w curichu, na trasie dawnych mistrzostw Turichu, czyli ważnego klasyku, i są one górzyste. Pogaczar, przypomnijmy, znakomicie spisuje się w górzystych klasykach. No, a więc realnie Giro Tur i mistrzostwa świata to jest kolarski wielki szlem, i to byłoby napisanie historii. Czy zatem możemy to Giro oddzielić od tej narracji, od tej wielkiej narracji, większej niż życie? No bo w kolarstwie realnie trudno myśleć o wygraniu czegokolwiek więcej. To są wszystko i zawsze jednostkowe przypadki i przechodzi się do historii. Zresztą zawodnicy, którzy wygrali i Giro, i Tour w swojej karierze, już sami w sobie przechodzą do historii. Zawodnicy, którzy wygrali sam Tour de France, przechodzą do historii itd., tak itd. Tak Zawodnicy, którzy wygrali 6 etapów w jednym wielkim turze, przechodzą do historii, i bez względu na to, jak potoczą się losy Pogaczara w kontekście Tour de France, Mistrzostw Świata, to on już właśnie na tym Giro d'Italia przeszedł do historii, ponieważ wygrał 6 etapów w jednym wyścigu, co jest rzeczą absolutnie wybitną. Co więcej, Wygrywał, no właśnie, nie pobił rekordu, czy nie, nad, nie nawiązał do wielkiego dokonania, że niego to znaczy nie prowadził w tym wyścigu od startu do mety. Pierwszego dnia ubiegł Jonathan Narvaez, choć Bogaczar już tam był w ataku, ale na Europie przejął koszulkę lidera i nie oddał jej do samego końca. Był równorzędny, gannie wieździe na czas, 1-1. Lepszy od niego na czasówce bardziej górzystej, trochę gorszy na czasówce bardziej płaskim. Nie miał żadnego rywala w górach, kiedy tylko chciał, kiedy tylko chciał przyspieszyć, przyspieszał. Dwa razy w tym wyścigu ktokolwiek próbował mu siąść na koło. Na koło. Raz był to Ben O'Connor na Europie i zapłacił za to bardzo poważną cenę. Cenę, która de facto wykluczyła go z rywalizacji o podium. Choć w końcówce wyścigu generalnie nieco gasu, ale być może, gdyby nie ta strata z Europy i był bliżej Tomasa i Daniego Martineza no to włączyłby się do gry o podium bardziej bezpośrednio i Dani Martinez, ale Dani Martinez dosłownie na chwilę jemu to w niczym nie przeszkodziło, no i Dani Martinez ostatnio był, ostatecznie był drugi w klasyfikacji generalnej przed Geraintem Thomasem, Geraint Thomas co również ważne i istotne w wieku 38 lat, staje na podium wielkiego turu, staje na podium Giro Italia i Geraint Thomas właśnie zwycięstwa Tour de France dwa razy na podium Giro d'Italia myślę, że medale olimpijskie myślę, że jest kolarzem spełnionym choć realnie właśnie i tutaj przechodząc od dominacji Pogaczara, który nie miał tutaj sobie równych choć realnie Geraint Thomas z dyspozycją, którą tutaj prezentował prawdopodobnie nie znalazłby się nawet w pierwszej piątce rocznego Tour de France, więc myślę, że decyzja aby wysłać Gerainta Thomasa na Giro d'Italia była słuszna również słuszna wydaje się być również słuszne wydaje się być wysłanie na było wysłanie na Giro d'Italia Daniego Martineza, który pamiętajmy był współautorem wygranej w Giro d'Italia Egana Bernala przypomnę, warto przypomnieć ten moment kiedy Egan Bernal zaczynał pod koniec Giro d'Italia, zaczynał mu brakować nieco formy, rywale na niego naciskali, i z kolei, tutaj, Yates, Almeida jechali pod górę tym tempem na długich podjazdach, co Bernal w najlepszych momentach, Bernal nieco zwalniał, to Dani Martinez właśnie wspierał go, dopingował nadawał tempo, no i uratował, uratował wygranie i różową koszulkę przez Egana Bernala. I tutaj Dani Martinez po zmianie drużyny na Bore. Po zmianie drużyny na Bore, no, ma podium, ma podium Wielkiego Turu. Być może, być może jest to highlight jego kariery, być może już nigdy więcej tego nie zrobi, ale wciąż, wciąż podium Wielkiego Turu to jest podium Wielkiego Turu. To jest rzecz, która jest dostępna wyłącznie dla nielicznych i pamiętając, wypytając jakiegokolwiek młodego człowieka, który wchodzi do wyczynnego kolarstwa, zaczyna trenować. Czy chciałby kiedyś stanąć na podium Wielkiego Turu? Odpowie, że tak, to jest jego marzenie. W związku z tym Dani Martinez niewątpliwie spełnił marzenie wielu ludzi, którzy uprawiają kolarstwo. Marzenie, które tak naprawdę dostępne jest wyłącznie dla nielicznych i należy o tym pamiętać. I znów, nawet jeśli Dani Martinez nie pokazał tutaj tempa jazdy pod górę, które sugeruje, że będzie w stanie powtórzyć to w przyszłości to nie ma znaczenia, bo on stanął na podium wielkiego turu. I w kontekście tego, co mówię, czyli właśnie tego, że ani Gerań Tomas, ani Dani Martinez nie pokazali tutaj tempa, które sugerowałoby, że mogą kiedyś sięgnąć po więcej, to Giro Italia, poza Tadejem Pogaczarem, o liczbach za chwilę, poza Tadejem Pogaczarem nie wykreowało, czy nie pokazało zawodnika, o którym moglibyśmy mówić, że... Osiągnie coś wielkiego, tak? Były takie, były, takie momenty, były takie momenty, były takie wielkie tury, były takie tygodniowe etapówki, gdy pokazywał się czasami jednego dnia, czasami przez dwa dni, czasami na jednym, dwóch podjazdach pokazywał się jakiś kolarz który właśnie nawiązywał do tego zdecydowanie najwyższego tempa, który może nie wygrywał wyścigu, czasem nawet nie wygrywał etapu, ale pokazywał, że on ma w nogach, ma w płucach, ma w, w, w progach mleczanowych, ma VO2 max i tak dalej odporność, umiejętność regeneracji, która wieści wieszczy wielką przyszłość. Tutaj, jeśli chodzi o zawodników wierzących w górach, tego nie zobaczyliśmy, no więc musimy czekać na następną wielką gwiazdę, no bo Włosi, którzy, Włosi, którzy no tutaj dobrze walczyli na premiach górskich, byli w ucieczkach, no przede wszystkim Giulio Pelicari, nie pokazali się z tej strony, pokazali waleczność, pokazali wytrwałość, pokazali konsekwencje, no natomiast nie pokazali tempa i mocy. Można mówić, że go Georg Steinhauser, jest takim zawodnikiem być może, ponieważ, um, ponieważ on um, etap z metą na Paso Brocon um, pojechał bardzo dobrze i w końcówce nie stracił bardzo dużo do pogatara i najlepszych zawodników, ale wciąż to nie jest, no wiadomo, to, był, to było po dniu spędzonym w ucieczce, natomiast to nie były te liczby. W związku z tym nie mamy tutaj po tym Giro d'Italia, nie możemy wskazać Zawodnika z podium, czy z pierwszej dziesiątki, czy zwycięzcę etapowego, jeśli chodzi o górali, o którym możemy powiedzieć, tak, to jest ten kolarz, który za rok, za dwa, to będzie next big thing. Nawet walę tę parę pętr. Nie jest takim zawodnikiem, mimo imponujących warunków fizycznych, to znaczy bardzo drobnej budowy, lekkości, jaką prezentuje, jeśli chodzi o masę ciała. Więc, więc tak, z jednej strony Pogaczar tutaj nie miał rywali, z drugiej strony ważne jest i należy to odnotować, że Pogaczar tutaj zaprezentował, mówiłem już, pisałem o tym w podsumowaniach i zapowiedziach na Facebooku, mówiłem o tym w poprzednim podsumowaniu po pierwszym tygodniu. Tadej Pogaczar tutaj zaprezentował najwyższą dyspozycję, zaprezentował dyspozycję, tempo podjeżdżania, które umożliwia walkę o wszystko. Podczas dowolnego wielkiego turu zaprezentował się dobrze na średniej długości podjazdach, na długich podjazdach, na wysokości. Odpalał ataki kilkuminutowe, odpalał ataki kilkunastominutowe w każdej części tego wyścigu. Zatem to nie jest tak, że Pogaczar wygrał ten wyścig słabością swoich rywali. Tady Pogaczar zdecydowanie wygrał ten wyścig swoją mocą jest zdecydowanie z powrotem w grze i bez względu na to w jakiej formie Jonas Winegor, Primoz Roglic czy Remco Evenpool będą na Tour de France. Pogacar pokazał, że on jest jednym z tych dwóch zawodników, to znaczy on i Vinegor, którzy faktycznie potrafią wszystko i potrafią to wszystko najlepiej. Pogacar oprócz Winegora jest jeszcze dobry na finiszach. Z ograniczonej grupki. Tutaj przypomnę, też ten moment w pierwszym tygodniu, kiedy rozprowadzał, rozprowadzał molano. Zatem tak, Pogacar jest w tym momencie faworytem Tour de France. Można się zastanawiać, ile zdrowia zostawił we Włoszech, wyglądał dobrze. <grydy> nigdy, nigdy nie był przyciśnięty przez swoich rywali, w związku z tym wiele wskazuje na to, że on faktycznie ten wyścig kontrolował, z drugiej strony jechał go tak, żeby go wygrać, żeby go wygrać w sposób przekonujący, więc to nie jest tak, że on się jakoś tutaj szczególnie oszczędzał. To było najszybsze Giro d Italia w historii, Natomiast wa warto też wspomnieć, że to było no, najmniej górzyste Giro w XXI wieku. Co więcej, ono było jeszcze mniej górzyste, ponieważ no, wypadło Stelvio, y czy wypadło Umbra które miało zastąpić Stelvio. W związku z tym znów odpadł no, półtora kilometrowy, w sensie w pionie podjazd, y więc tego przewyższenia było, y było jeszcze mniej. Paskudnej pogody było stosunkowo niedużo. W związku z tym też ten wydatek energetyczny Pogaczara powinien być nieco mniejszy. Z drugiej strony no mieliśmy najbardziej górzysty etap od kilkunastu lat. Na koniec drugiego tygodnia do Liwinio. Ponad 5,5 metrów przewyższenia, który też wygrał Pogaczar, i wygrał go w stylu absolutnie, absolutnie imponującym, z wielką przewagą, prezentując bardzo dobre tempo podjeżdżania na koniec długiego etapu, odpalając wczesny atak. Zatem, jak widzicie, no, o samym Pogaczarze na tym wyścigu można mówić dużo, dzięki czemu ten wyścig się broni jako osobny. Element kolarskiego sezonu jako osobna historia, ale też właśnie znakomicie wpisuje się w tę większą narrację. W związku z tym. To był dobry, wielki tur. Tym bardziej, że działo się jeszcze całkiem sporo. Dojeżdżały ucieczki. Wspomniałem Steinhausera. Warto wspomnieć Andrzeja Wendramę. To tylko, z tego, to tylko z tego ostatniego tygodnia. Była fajna rywalizacja sprinterów. Jonathan Milan był zdecydowanie sprinterem najmocniejszym fizycznie. Ekipa Treka była dobrze zorganizowana. Raz im nie poszło. Tim Merlier ich pokonał, bo się pogubili. Rozprowadzający czyli to było na etapie 18 do Padwy, tam rozprowadzający zgubili Milana, który został gdzieś nieco z tyłu i, i nie zdołał pokonać Merliera. Mieliśmy ten fascynujący finisz na etapie w Rzymie, gdzie na 8,5 km około przed metą Jonathan Milan miał defekt, został z tyłu, tracił 40 sekund, doszedł po samochodach, koledzy z drużyny przeprowadzili go przez cały paleton. no i chyba już ze zmęczenia też nieco się pogubili, Milan uległ Merlierowi. Zatem 3 do 3: e, Merlier versus, versus Jonathan Milan. E, natomiast no, Jonathan Milan zostawił zdecydowanie lepsze wrażenie artystyczne. E, no i to e, na to czekam, choć trzeba pamiętać, że Merier bardzo jest znakomitym sprinterem również. Natomiast to na to czekam, e, tak jak wszyscy czekają na e, rywalizację. Winegora w pełnej formie z Pogaczarem w pełnej formie, to czekam na konfrontację podczas jakiegoś prestiżowego wyścigu Jonathana Milana z Jasperem Philipsenem. No bo w tym momencie to są dwaj najlepsi sprinterzy. Należy też zadawać pytania o szanse Jonathana Milana w Mediolan San Remo. Ten jego pościg w Rzymie, choć, choć no nie, nie, był na, nie był na podjeździe, tylko na płaskim, pokazuje, że torowiec z 4 km na dochodzenie przypomnę, przypomnę drużyny, która pobiła rekord świata że Jonathan Milan ma potencjał do tego, żeby wyścig taki jak Mediolan Sanremo wygrał. Tym bardziej, że wygrał go Jasper Philipsen. Więc myślę, że Mediolan Sanremo będzie. Będzie celem, na Milana w najbliższych latach. Ewidentnie Włoch ma potencjał na to, żeby, żeby go wygrać. Cóż jeszcze? No w klasyfikacji drużynowej zdecydowanie wygrała drużyna G2R Decathlon. Wejście korporacyjnego sponsora budżet, nowa energia powoduje nowy sprzęt powodują, że kolarze ag 2 Gatlon jadą znakomicie wygrane etapy czwarte miejsce konora w klasyfikacji generalnej i wyraźnie, wyraźnie wygrana klasyfikacja drużynowa. Milan wygrał, co już wspomniałem, klasyfikację punktową wyraźnie przed Kejdenem grossem, który był tutaj bardzo nieskuteczny, mimo całkiem niezłego wsparcia drużyny, Klasyfikacja górska padła. Łupem. No, Nie przy okazji. Wygranie sześciu etapów, z czego pięciu górskich oraz czasówki, która była górzysta, no, pokazuje, kto najlepiej jeździ po górach, więc to absolutnie nie jest przypadkowe. To jest zdecydowanie zasłużone wygranie klasyfikacji górskiej. Drugi, Julio Pelicari, trzeci, Gork Steinhauser z Ucieczek. No, natomiast, tak jak powiedziałem, znakomici uciekinierzy póki co, natomiast bez tej. Przewidywanej wielkiej przyszłości, jako, jako ewentualni zwycięzcy wyścigów etapowych muszą jeszcze. Poczekać na to, żebyśmy <gryśla> widzieli w nich więcej tego potencjału. No i klasyfikacja młodzieżowa, tutaj działo się stosunkowo dużo. Antonio Tiberi wygrywa, Antonio Tiberi warto wspomnieć, że on jeździ teraz w drużynie Bahrainu, natomiast z drużyny Treka został zwolniony po tym, jak zastrzelił kota. Więc Antonio Tiberi nie jest do końca fajną postacią. Tutaj jechał z punktu sportu, ze sportowego punktu widzenia, jechał fajnie, jechał ofensywnie. Drużyna Bahrajnu starała się robić też ten wyścig trudnym dla swoich rywali, dla drużyny INEOSu. Natomiast pamiętajmy, że Antonio Tiberi, poza tym, że jest zwycięzcą klasyfikacji młodzieżowej, jest mordercą kotów, więc nie lubimy tego pana tak czy inaczej. Pokonał Tymena Rensmana Tymena Rensman zaczął ten wyścig nieco gorzej, tam został na Europie, co chyba ustawiło ustawiło hierarchię w drużynie Ineosu zresztą drużyna osu raczej trzyma założoną przed wyścigiem hierarchię dość często, potem pokazywał się z dobrej strony i gdy wydawało się, że faktycznie ma szansę by powalczyć z Siberim, ostatecznie został oddany jako wsparcie dla Gerainta Tomasa, więc myślę, że tutaj Tymenaremsman no, będzie miał troszkę wątpliwości, czy swoją przyszłość łączyć dalej z drużyną z drużyną Ineosu. No i moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o Giro di Italia, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ muszę wspomnieć o Polskich akcentach, ponieważ te polskie akcenty były całkiem fajne. No Rafał Majka, wielka szkoda, że nie miał szansy na wygranie etapów z dniu, w którym Pogaczar sugerował, że to Majka może pojechać po etap. Majka chyba się nie czuł zbyt dobrze, ale realnie jego wkład w wygraną Pogaczara był bardzo duży, był naprawdę super górskim pomocnikiem. Można mówić, że Pogaczar nie potrzebuje aż takiego wsparcia, szczególnie w tym wyścigu, gdzie Wsparcie, gdzie rywali miał takich, jakich miał, ale być może właśnie dzięki wsparciu drużyny i wsparciu Rafał Majki tych etapów wygrała 6, a nie na przykład 2, i dzięki temu jego przewaga wynosiła 10 minut w klasyfikacji generalnej, a nie na przykład 4 i niewątpliwie, niewątpliwie, no. Zużył, zużył mniej energii podczas tego wyścigu. Zatem Rafał Majka, no MVP wśród pomocników, myślę, że tutaj nawiązania do Sepa Kusa są jak najbardziej uzasadnione. A drugi polski akcent to oczywiście Stanisław Waniłkowski z highlightem drugim miejscem na jednym z etapów i częstą obecnością w pierwszej dziesiątce, a nawet w pierwszej piątce. To nie był realnie poziom, który umożliwiał mu zagrożenie Milanowi czy Melierowi, ale z, Widać było, że z etapu na etap czuje się lepiej, czuje się coraz pewniej. Jest w stanie wywalczyć sobie samodzielnie dobrą pozycję na ostatnich metrach. Ma niezłą szybkość, więc myślę, że w sprzyjających okolicznościach w sprzyjających okolicznościach w ciągu najbliższych kilku sezonów Stanisław Aniołkowski etap Wielkiego Turu wygra. Etap Wielkiego Turu wygra, no i będzie to będzie to wielka rzecz no jeśli niewielkiego turu, no to przynajmniej jakieś world -tourowe etapówki, e, bo, bo dlaczego nie, bo potencjał jest w sprzyjających okolicznościach e, myślę, że jest to e, myślę, że jest to możliwe, dlatego fajnie, fajnie to oglądać no bo mimo wszystko e, Polska kraj dość płaski, większość wyścigów jaka jest u nas rozgrywana preferuje sprinterów lub klasykowców a no Przez wiele lat nie mieliśmy, nie mieliśmy takiego, takiego specjalisty na najwyższym poziomie, no i w końcu się doczekaliśmy To też jest fajne, że ta droga Stanisława Okowskiego jest raczej taką e, stosunkowo powolną na tle obecnych karier, bardziej tradycyjną. Jest to stopniowe pięcie się w górę drabiny w kolarskim paletonie stopniowe wypracowywanie sobie pozycji w drużynie, ale też pozycji zarówno dosłownie jak i w przenośni wśród sprinterów, czyli zarówno na tych ostatnich metrach, ale też w jakiejś, w jakiejś hierarchii, no, drugie miejsce na etapie Giro Italia. Oczywiście liczą się, liczą się tylko zwycięzcy, natomiast drugie miejsce na etapie Giro d'Italia pokazuje potencjał. Być może, gdyby Stanisław Jankowski był kolejnym Włochem z potencjałem, czy kolejnym Francuzem z potencjałem, nie zwracałbym uwagi na zawodnika, który zajął drugie miejsce na etapie Giro d'Italia, bo niestety takie są realia, tak wygląda ten sport i tyle każdy z nas ma czasu na śledzenie mniej lub bardziej uważne właśnie profesjonalnego kolarstwa, natomiast z racji tego, no, że patrzymy na naszego rodaka, to przyglądamy się temu uważniej i obiektywnie oceniając jego występy na Giro, one były bardzo solidne i można śmiało mówić bez przysłowiowego, to nie jest przysłowie, pardon, bez pompowania balonika, jak zwykło się mawiać, czy bez robienia sobie wielkich nadziei, oceniając to oceniając to w miarę rzetelnie, jest tutaj potencjał na bardzo dobre wyniki w najbliższych latach, patrząc na rozwój kariery. I tak jak powiedziałem, że tutaj nie było jakiegoś takiego przebłysku wśród, na przykład, górali, to jeśli chodzi o Stanisława Aniołkowskiego, to to Giro d'Italia, myślę, że będzie dla niego, dla niego przełomem. Zatem, moi drodzy, kończę. Pięknie dziękuję za śledzenie wraz ze mną tego wyścigu. Pięknie dziękuję za komentarze, lajeczki, yy, kciuki w górę na Facebooku, na YouTubie, yy, za wszystkie subskrypcje, których tutaj troszkę przybyło. Kłaniam się nisko. Nie robię zbyt dużej przerwy, ponieważ za chwilę wchodzimy w tryb przygotowywania się do Tour de France zatem Kryterium Dudufiné, Tour de Suisse, mistrzostwa krajowe. No i wreszcie Tour de France, zatem będzie o tym mówić, będzie co mierzyć, będzie co oglądać, będzie komu kibicować. Zatem zdejmuję czapeczkę Giulia Italia i kłaniam się Państwu nisko.